Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie nieco chaotyczny, ale czasem już to tak w życiu bywa. I zacznijmy od zagadki, po jaki produkt stoją ci ludzie w kolejce? Ci ludzie chcieliby kupić buty firmy Adidas, które mają jutro premierę. I ponieważ jest ogromny na nie popyt, sklep zorganizował loterię. Dzieci i osoby niepełnoletnie są wypraszani z kolejki, ponieważ nie mogą brać udziału w grach hazardowych. I kto zostanie wylosowany, może kupić te buty w cenie chyba $340. Większość tych ludzi, którzy stoją w tej kolejce, nie chcą nosić tych butów. Oni kupują je i sprzedają 2-3 razy drożej na eBayu, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto chce nosić buty podpisane nazwiskiem znanego rapera. A dziś tematem przewodnim będą święta w Australii. Otóż Australijczycy generalnie, z tego co rozmawiam z moimi kolegami z pracy, wykorzystują ten czas jako czas urlopowy, czyli wyjeżdżają gdzieś, aby zwiedzić różne kraje. Szczególnie, że jest teraz lato i mam taki dysonans w sobie, że z jednej strony są kolędy, święta, dekoracje świąteczne, a z drugiej 40-stopniowy upał i pełne słońce. Także może dzisiaj akurat nie jest to idealny przykład, ale wczoraj było piekielnie gorąco. Ci Australijczycy, którzy zostają w Sydney, z tego co wiem, to nie obchodzą Wigilii, świętują bardziej pierwszy dzień świąt, wtedy też dzieci dostają prezenty, pieką tego swojego indyka i spotykają się na różnego rodzaju grillach i traktują to jako coś jak naszą majówkę w Polsce. Jeżeli chodzi o Polaków, to ci próbują dostać polskie produkty, jest parę polskich sklepów. Wiem także, że któryś kościół organizuje pasterkę, także ktoś, kto chce obchodzić tradycje polskie, to jest w stanie to tutaj robić. Oczywiście nie może liczyć na białe święta. Chciałem ci teraz pokazać parę ujęć, jak wygląda świąteczne Sydney. Zapraszam. Nagrywania złapał letni deszcz, także ja będę uciekał do domu, a tobie chciałbym życzyć spokojnych świąt i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!